u nas tak oto intensywnie trwają przygotowania do konkursu. Wycinanki odpowiedzi na pytanie konkursowe. Hasło konkursowe. Na hasło konkursowe, o właśnie. Jak ci idzie? Ciężko, byś pomógł, za źle tego jest. To trzeba się cieszyć, bo coraz więcej osób bierze udział w naszych konkursach. No to fakt. Witamy Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Przed Wami rodzinka detektorystów. Krzysztof. PL. PL. Hania i Ewelinka. Witajcie kochani. Dzisiaj jest ten dzień, w którym będziemy losować. Dzisiaj jest dzień ogłoszenia konkursu. A do wygrania oczywiście były trzy kubeczki za chwilę, które Wam zaprezentujemy jeszcze raz. Będziemy losować. Oczywiście nagrody będzie losowała Hania swoją magiczną różdżką, którą przygotowała. Powiedz coś o tej różdżce magicznej. Pokaż wam moje. No pokaż. No. To jest moje zaklęcie. Zaklęcie. To jest mgiełka, tak? Będziesz psikała mgiełką. Dobra, nie widać. To jest moja różdżka kolorowa, tylko mam kolorową. Mam oczywiście czerwoną. Różdżkę, tak? Tak. Żółtą. Łocie florek, co tam jeszcze? Zieloną. I niebieską. Hania, ale są tylko trzy nagrody, tyle różdżek. Ale niech ona pokaże, w czym te różdżki trzyma. A, pokaż swój ten. Etui na różdżki. Etui na różdżki. Mamy jeszcze kartę i latarkę. Tam jest. No i oczywiście twoja magiczna Biblia, tak? W której czytam moje zaklęcia. Zaklęcia. No to co, przystępujemy do losowania. I zaklęć. Czy jesteście gotowi? Tak. Oczywiście. Dziękujemy jeszcze raz wszystkim za udział w konkursie. Pod filmikiem konkursowym ukazało się ponad 150 komentarzy. Oczywiście nie wszystkie były na temat, także blisko 150 osób będzie brało udział w losowaniu kubków. Znaczy Hania będzie losowała magiczną różdżką. No co, może zaczniemy. Przejdę najpierw, pokażę pierwszy kubek, który będzie do wygrania. To jest kubek polskiej grupy Odkrywców Historii. I co? Przystępujemy do losowania. Poczekaj. Tu przemieszamy. Zrób czary. Czary. Wyskoczył ktoś. Zrób czary. Różdżką. Przecież to też Bum. Jest różdżka. Bum. To teraz tak. Ty rozczarowałaś, no to wybierz teraz. No. Magiczne hasło jeszcze miałaś powiedzieć. Czary, mary. Pokaż oczy, Hani, zobacz, zamknięte, skupione. Czarne browary. Na wesoło, dobrze. A ja czytam. Angelika Bill. Zobaczcie. Na hasło czarne browary, jak to Hania mówi. Angelika Bill jest zwycięzcą kubka. Czarne browary. Polska grupa odkrywców historii. Gratulujemy. Gratulujemy. Drugim kubkiem, który zostanie wylosowany, to jest Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze Batory. I oto też ta naklejka. Hania, magiczne zaklęcie, włóż wszystko. Ja będę, ty mów zaklęcie, a ja będę kręcił tymi oto wszystkimi. Dobra, wiem, jakie mam zaklęcie. Dobra. Hirus, Tirus, Boże Narodzenie. Hirus, Boże Narodzenie. Wyciągam ze środka, pokaż tutaj Ewelinka, wyciągam. Jaka? Hania wyciąga ze środka. Zamknij oczy. Jest. Ja przeczytam. Trajka, użytkownik Trajka został zwycięzcą kubka od Stowarzyszenia Historyczno... Ale skarby tam jest napisane Tajka. Tajka, tak? Tajka. Tajka. Tajka, to przepraszam za słownictwo, bo nie zwróciłem uwagi. Także Tajka jest szczęśliwym posiadaczem od tej pory tego oto kubeczka i naklejki. Gratulujemy. Oczywiście. Hania, mieszaj, a ja w międzyczasie będę pokazywał tutaj do kamery jakby trzeci kubek, który był do rozlosowania, czyli nasz firmowy odkrywca historii.
kubeczek wygra osoba. Najpierw zaklęcie. Powiedziałam już. A to jeszcze jedno. Jeszcze nie był udokumentowany, Haniu. Dobra. Żeby było uczciwie, to tutaj zakręcimy. Głośno, czekaj. Głośno. Boże Narodzenie, Hirus, Tirus, Boże Narodzenie. Wtedy przyjdzie Mikołaj. Wyciągnij, do kogo ten Mikołaj przyjdzie. Oczy zamknięte. Były zamknięte oczy? Były. Były. Ja już wiem. Robert Rydel. Odkrywca historii. Uśmiechnięta buźka. Także też hasło poprawnie wytypowane. Było bardzo proste. I naszyjnik. A, naszyjnik. Hania chciała się wam pochwalić. Dzisiaj dostała od babci prawie złoty naszyjnik. Dwa naszyjniki. Dwa naszyjniki. Coś chciałabyś jeszcze dodać do tego konkursu i do tych naszyjników? Że Robertowi gratulujemy. Że Robertowi gratulujemy. Właśnie, Haniu. Tak? Brawo. Brawo. Brawo dla wszystkich. Brawo dla wszystkich. Thank you wszystkim, którzy brali udział w tym konkursie. Przyłączamy się do tego thank you. Dziękujemy wam serdecznie za udział w konkursie. Co, te kubeczki, które tutaj powiemy na końcu. Wszyscy. Te kubeczki, które tutaj mamy przed sobą, zostały wylosowane, trafią do osób, które dzięki czarom Hani zwyciężyły te kubeczki. Odezwijcie się do nas na wskazany adres mailowy, który będzie pod, w opisie pod filmem. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy i co? Goodbye. Goodbye. Do zobaczenia w następnym filmiku. Do zobaczenia. Pa, pa. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.